Tak. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie. Często się mówi, że dobry produkt obroni się sam i nie trzeba go reklamować, ale ja uważam, że jakbym Wam tego nie przedstawił, nie przedstawiłbym Wam tego, co chcę Wam zaprezentować i sprzedać. Gdybym tego nie pokazał, no to niestety nie wiedzielibyście, co i jak i z czym to się je, co i na co. Dlatego dzisiaj też w wolnej chwili, w niedzielę, kiedy mam troszkę wolnego i jeszcze czasu póki co, chciałem zaprezentować Wam pakiet rozpłodowy, który jest u mnie na stronie w sprzedaży. Będę omawiał wszystkie te produkty. Nie wiem, czy uda mi się to wrzucić na Facebooka, czy będziecie to mogli sobie zobaczyć, dlatego że filmy powyżej 10 minut są przeważnie odrzucane. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może dlatego, że trzeba by było robić relacje na żywo. Ja tego nie robię, nie preferuję tego, więc chciałbym Wam tutaj te pakiety, ten pakiet rozpłodowy omówić najszybciej, jak się da. Więc tak, mam tutaj po prostu wystawione te produkty. Będę po kolei brał po prostu do ręki, będę omawiał co, jak, na co i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, pakiet rozpłodowy przede wszystkim, moi drodzy, składa się z 17 produktów. W tych 17 produktach są 3 gratisy. Jest w gratisie oregano, jest w gratisie kostka mineralna Pickstone, którą Wam już teraz tutaj prezentuję. Kapitalna sprawa. Może ja rozpakuję i pokażę, jak ona wygląda. Najwyżej będzie to wrzucone na YouTube. Także tak to będzie wyglądać. Tak wygląda kostka, jest zapakowana w takim woreczku. Jest to sprasowany, chyba, wydaje mi się, że chyba to jest gryt mineralny w postaci takiej kostki. Gołąbki sobie to tutaj rozdziubują, wydziubują. Tutaj zawierają się wszystkie składniki potrzebne do tego, żeby gołębie miały uzupełnienie brakujących w organizmie oczywiście minerałów. Także to jest ta kostka, to jest gratis. Gratis jest oregano, nie będę pokazywał, dlatego że mam tutaj wszystko wyciągnięte i jest zawalone i nie umie się tam dostać. Myślę, że każdy widział moje oregano, zresztą wrzucę może zdjęcie. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, jutro przyjdzie do mnie świeża, duża dostawa tego oregano w ilości chyba prawie 50 kg, także będzie to dostępne. I lecimy dalej, moi drodzy. Z nowości, które w tym pakiecie się znajdują, które niedawno wprowadziliśmy do sprzedaży, z tych nowości firmy Herbaline, bo o tym chciałem tutaj powiedzieć, z tych nowości w tym pakiecie znajduje się taki środek w płynie Aminovitalin. Co to jest Aminovitalin, moi drodzy? No więc jak sama nazwa wskazuje, są to skondensowane witaminy, praktycznie cały zestaw witamin, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, prawidłowego funkcjonowania organizmu gołębi, także aminovitalin i jak sama nazwa również też wskazuje amino, czyli są tutaj też również aminokwasy, także to jest kolejny produkt. Jak już zacząłem z tej firmy Herbaline omawiać te produkty, to kolejnym produktem jest również produkt skondensowany w płynie, oczywiście wszystko jest na bazie ziół, jest to antyfungalin. Myślę, że każdy hodowca będzie kojarzył nazwę fungi i tak dalej, czyli to są grzyby, a więc antyfungalin, czyli jest to środek, który działa na grzyby, przeciwdziała namnażaniu się grzybów występujących u gołębi na przykład w wolu, gdzieś tam po prostu w gardle i tak dalej, więc jest to produkt, który wydaje mi się w tym okresie rozpłodowym powinien być profilaktycznie zawsze podawany, żeby w razie czego, jak wyklują się młode gołębie, żeby rodzice nie mieli jakiegokolwiek grzyba, czy to w przewodzie pokarmowym, czy w układzie oddechowym, i żeby ten grzyb nie przeniósł się po prostu na gołębie młode, żebyśmy mogli mieć pewność, że młode gołębie są dobrze zaopatrzone, dobrze odchowane, no i przede wszystkim zdrowe, bez grzybów. Antyfungalin. Kolejny środek jest to mintalin. Mintalin, no to myślę, że jak ktoś też jest w stanie
skojarzyć. Jest tutaj mięta i są tutaj skondensowane produkty, które mają wpływ na drogi oddechowe u gołębi, a więc tutaj będzie to też środek, który będzie chronił układ oddechowy gołębi przed infekcjami itd. Także wspierał, czyli kolejny produkt Mintalin. Kolejnym produktem, który zawiera pakiet, jest Laxilin. Jest to produkt specjalny, przystosowany do tego, jakby w razie czego jakieś zakażenia przewodu pokarmowego wystąpiły u gołębi, a w związku z tymi zakażeniami wystąpiła jakakolwiek biegunka, luźniejszy kał itd., itd., to jest to środek, który będzie przeciwdziałał właśnie temu schorzeniu, że tak powiem, czyli biegunce. Środek z firmy Herbalife Laxilin. I ostatni już środek, który wydaje mi się jest bardzo cennym produktem, jeżeli chodzi właśnie o odchów młodych gołębi, jak również w tym okresie, gdzie gołębie zużywają bardzo dużo energii na rozmnażanie i tak dalej. Jest to Biotin Feeder, czyli czysta biotyna, która wspomaga upierzenie, ale też działa oczywiście na cały ustrój gołębia, poprawiając i jakość upierzenia przede wszystkim, ale też zdrowotność i tak dalej, czyli biotyna. Kolejne już produkty, które są również nieodzownym elementem tego pakietu, które powinno się podawać gołębiom w trakcie rozpłodu. Są to saszetki witaminizowane, które przygotowuje dla mnie firma Manitoba, jak zresztą już niektórzy, którzy obserwują, wiedzą. Jest to produkt Silimarix EcoStar 60. Jest to produkt zawierający wyciąg z ostropestu 100% i dodatki. Także no nie 100% to nie przesadziłem. Tutaj chyba jest 60% z ostropestu plamistego, który działa ochronnie na wątrobę. Myślę, że ten produkt jest bardzo, bardzo ważny w trakcie, kiedy gołębie wychowują młode i po prostu w trakcie rozpłodu. Także polecany. Kolejny środek zabezpieczający przed kokcydiozą, też bardzo ważny, jeżeli chodzi o prowadzenie gołębi w tym okresie, w okresie rozpłodu. Jest to produkt Coxy Killer 100. Myślę, że też bardzo potrzebny oczywiście. Kolejnym produktem jest Super Gold Pigeons 2, regulowanie metabolizmu, czyli jeżeli tutaj też gołębie miałyby jakiś problem z trawieniem i tak dalej, tutaj ten produkt bardzo, bardzo fajnie wspiera tutaj przemianę materii u gołębi i tak dalej. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. W tym produkcie znajdują się takie zioła jak teraz się oślepiłem tą, także to jest pokrzywa zwyczajna, żęsień syberyjski, żęsień panax, chiński żęsień, fenkuł włoski, czyli koper włoski, a także drożdże, skórka i rdzeń cytrusów. No i produkt jest bogaty w glikozydy flawonoidowe, hesperydyna i tak różne inne takie rzeczy. To możecie sobie tutaj poczytać na etykietce. Myślę, że produkt bardzo fajny. Ja również, muszę Wam powiedzieć, podaję ten produkt na loty. Bardzo dobrze się sprawdza. To kolejny produkt Super Gold Pigeons 2. Tutaj obrona organizmu w postaci środka Defense Plus. Oczywiście przypominam, że wszystkie produkty są naturalne, ziołowe. Nie jest to jakaś chemia, bo wielu mogłoby zarzucić, że w takich saszetkach tu może znajdować się chemia albo coś takiego. Nie, moi drodzy, wszystko jest ziołowe. W tym przypadku jest to ekstrakt z gorczycy i ma działanie wspomagające, powlekające, pobudzające trawienie. Stosuje się jako profilaktyka przewodu pokarmowego w zaburzeniach trawienia, niestrawności, zaburzeniach jelit. Mieszanko jako regeneracja po lotach. Możecie sobie tutaj przeczytać, że to nie jest jakiś tam chemia czy coś, tylko jest to oczywiście produkt naturalny, w tym przypadku wyciąg, ekstrakt z gorczycy.
Także saszetki mamy omówione. Przejdziemy do omawiania ziół. Myślę, że każdy będzie wiedział, o co chodzi. Warzywa suszone. W tym przypadku jest tutaj 7 podstawowych warzyw. W tym tutaj również znajduje się pieprz ziołowy. Także bardzo, bardzo pożądana mieszanka. Bardzo, bardzo lubiana przez młode gołębie, kiedy zaczynają dorastać, uczą się, moi drodzy, jeść, zaczynają dziubać w karmniku, sobie poddziubywać, to jest bardzo fajna sprawa, bo lubią to sobie dziubać, młode gołąbki, te warzywa. Kolejna mieszanka w postaci już teraz posypki na karmę, mieszanka wzmacniająca upierzenie. Jest to mieszanka, która jest bardzo pożądana właśnie w okresie odchowu piskląt, odchowu młodych gołębi, ponieważ zawiera bardzo dużą ilość białka, jak również związki siarczanowe, witaminy takie jak C, P i K. I mieszanka wykazuje również działanie detoksykacyjne. Jest to uniwersalna mieszanka składająca się z 12 składników. Jest to moja jedna z pierwszych mieszanek, które weszły do obrotu. Sprawdza się kapitalnie u mnie w hodowli. Sprawdza się fajnie, zresztą ostatnio wrzuciłem filmik, gdzie pokazywałem gołębie, jak wyglądają po prostu po pierzeniu. Ta mieszanka u mnie w trakcie pierzenia gołębi idzie cały czas, jest podawana praktycznie non stop, także sprawdza się kapitalnie. Pasożyt stop jest to napar, który chroni organizm gołębi przed wszelkimi rodzajami pasożytami. Tutaj mieliśmy wcześniej saszetkę Coxy Killer, czyli taką typowo na koksydiozę. Mieliśmy też w płynie Viroxil, przepraszam, nie Viroxil, tylko Laxilin, który również chroni przed biegunkami i tak dalej, czyli wszelkimi zakażeniami przewodu pokarmowego, a tutaj w tym przypadku pasożyt stop jest to produkt, który stosuje się jako napar i ma za zadanie również eliminować wszelkiego rodzaju namnażające się pasożyty przewodu pokarmowego, nicienie i tak dalej, i tak dalej. Mieszanka pożądana do stosowania po kuracjach odrobaczających jako zabezpieczenie przed namnażaniem się ewentualnym znowu jakikolwiek nicieni i tak dalej. I gdyby w organizmie gołębia jeszcze jakieś jaja pozostały czy coś takiego, mieszanka ma za zadanie te jaja wykosić. Także polecam. Jeżówka purpurowa jest to produkt jednorodny, jest to susz z całego ziela jeżówki, 100% jest to, służy to jako herbatka do zaparzania, ma działanie wspomagające system immunologiczny gołębi, czyli poprawiający odporność. Druga mieszanka, która typowo jest również na odporność, ale w tym przypadku uzupełnienie tamtej mieszanki jeżówki, w tym przypadku na karmę. Jest to produkt zawierający wszystkie, moi drodzy, widzicie, on ma kolor czerwony. Jest to produkt zawierający wszystkie składniki kwiatów czerwonych, które mają działanie również w systemie immunologicznym gołębi. Mieszanka na przemianę materii. Jest to kolejna mieszanka, która w tym przypadku jest, również działa na przewód pokarmowy gołębi. Tutaj przyspiesza przemianę materii, wspomaga pracę wątroby oraz nerek, pomaga spalać tłuszcz. Zawarte w mieszance składniki poprawiają ogólną koncentrację i orientację gołębi pocztowych podczas lotu, wspomagające przy biegunkach oraz zaburzeniach trawienia, czyli kolejny taki produkt, który również będziemy stosować regularnie podczas rozpłodu. Tutaj podczas wychowu młodych gołębi mieszanka, tak jak przeczytałem, wspomaga koncentrację młodych gołębi, czyli jakieś pierwsze obloty gołębi, które będziemy wypuszczać na zewnątrz i tak dalej. Mieszanka ta pozwala jak gdyby gołębiom bardziej skupić się na tym, gdzie jest ich gołębnik i tak dalej, wycisza, poprawia koncentrację. Mieszanka 18-składnikowa całoroczna. W mieszance, tak jak nazwa wskazuje, znajduje się 18 surowców, w tym przewaga jest tutaj kora, jest w surowce te, to są, jest to kora, zmielona kora wszystkich polskich drzew leczniczych, takich jak
tutaj może wymienimy. Całkowicie mogę wymienić cały skład, więc tutaj jest malina owoc, koniczyna czerwona, ogórecznik, kora dębu, pączki sosny, kora kruszyny, kora wierzby, chuba czarna, ostropest, złocień, ziele, ziele ruty, czosnek niedźwiedzi, kwiat kocanki, jęczmień młody, pięciornik kurzy ziele, poziewnik ziele, korzeń bodziszka, kłącze kulika. Czyli takie składniki, jest ich dość sporo, tak jak mówię, 18. I nasza standardowa, najpospolitsza, wspomagająca przewód pokarmowy, działająca na odporność, zawiera bardzo dużo żelaza, jest to pokrzywa zwyczajna. I tak jak mówię, ten cały pakiet, moi drodzy, który tutaj przedstawiłem, zawiera 17 składników, 17 produktów, które możemy stosować według oczywiście rozpiski, którą ja każdemu hodowcy podaję, i dodatkowo oczywiście saszetki, kostka Pixton i dodatki z firmy Herbalife. To tyle, moi drodzy, dzisiaj. Mam nadzieję, że film się wrzuci i że będziecie mogli to zobaczyć. Pozdrawiam i zapraszam oczywiście do zakupów.